Dzień dobry Państwu w piątek, to jest program Super Raport, zapraszamy. Witamy, czyli ja, Kamila Biedrzycka i cała ekipa Super Raportu. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko i zapraszamy na najbliższą godzinę. Już za chwilę Państwa gościem były minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL-u, Koalicji Polskiej. Rozmawiać będziemy o nowym tworze na polskiej scenie politycznej. Nieoficjalne informacje mówią, że taki właśnie konserwatywne centrum ma powstać w polskim Sejmie. Pytanie, kto zostanie zaproszony do współpracy. Pytanie, czy i jeśli tak, to jak będzie wyglądała współpraca z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem, który został ostatnio przez Jarosława Kaczyńskiego wyrzucony z rządu Zjednoczonej Prawicy. Zresztą o Zjednoczonej Prawicy chyba mówić już w ogóle nie możemy. My pisaliśmy w tym tygodniu o tym, że w Polskim Stronnictwie Ludowym są tacy, którzy nie są chętni do współpracy z Gowinem właśnie ze względu na to, że przez ostatnich 6 lat, no delikatnie mówiąc, przykładał rękę do niszczenia polskiej demokracji. To są cytaty właśnie z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc to jest bardzo ciekawy wątek, szczególnie jeżeli chodzi o nieustanną walkę o większość Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński teraz przed każdym niemal sejmowym głosowaniem będzie musiał się właśnie o tę większość martwić, bo przypomnę tym z Państwu, którzy nie pamiętają, że 227 posłów teoretycznie ma klub parlamentarny sejmowy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, więc to jest bardzo trudna dla Jarosława Kaczyńskiego sytuacja. A Jarosław Kaczyński, przypomnę Państwu, to wiceminister, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który jest na wakacjach w sytuacji, kiedy mamy ogromny kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W tej chwili budowany jest 2,5-metrowy płot z drutów kolczastych przez polskie służby mundurowe między innymi. Pad cały czas trwa na granicy, w dalszym ciągu kilkadziesiąt osób i to jest kolejne pytanie. Co z tym fantem zrobić? Choć fant w przypadku chorych i umierających ludzi nie brzmi zbyt szczęśliwie. O polskim rolnictwie i o protestach, które szykują się na jesień, także dziś będziemy mówić, a później po godzinie 9.30 Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, wprost z Olsztyna, gdzie dziś przed godziną 17 rusza długo zapowiadane wydarzenie organizowane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czyli Campus Polska. Tam wielu gości z polskiej polityki, będzie także Władysław Kosiniak-Kamysz i ze światowych i mediów, i uczelni, i ekspertów, ale takim kulminacyjnym i początkowym momentem tego spotkania będzie debata na linii Rafał Trzaskowski-Donald Tusk. Skąd pomysł, czego powinniśmy się spodziewać po takim spotkaniu i kto w ogóle na niego wpadł i kto może stracić właśnie na takiej debacie? O tym między innymi ze Sławomirem Nitrasem, ale oczywiście o sprawach stricte bieżących także będziemy rozmawiać. Nie zabraknie także informacji o tym, że podobno szybuje się rekonstrukcja rządu i podobno stanowisko ma stracić Michał Dworczyk. To wszystko dziś, ale zanim to zapraszam Państwa na raport z anteny. To najtragiczniejszy atak od wielu lat i najczarniejszy dzień w prezydenturze Joe Bidena. Tak zagraniczne media piszą po zamachach w Kabulu. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie przyczyny śmierci 11-latki z Legionowa pod Warszawą. Góry wyprzedzają morze, Polacy przedłużają sobie wakacje i o tym będzie za chwilę. Zamach w Kabulu na pierwszych stronach gazet z całego świata. Przypomnijmy, w stolicy Afganistanu w pobliżu lotniska doszło do 2 eksplozji, w których zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. O tym, co na ten temat mówią zagraniczne media, Konrad Traczyk. W amerykańskim Politico możemy przeczytać, że wczorajszy zamach w Kabulu jest najtragiczniejszym atakiem od 2011 roku. Brytyjski The Guardian określa go natomiast jako najczarniejszy dzień w prezydenturze Joe Bidena i wskazuje, że prezydent odmówił przedłużenia ostatecznego terminu wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu. Dziennik wróży także spotęgowanie wewnętrznej presji politycznej na Bidena. Francuski Le Figaro analizuje natomiast obecną pozycję tzw. państwa islamskiego i zauważa, że stale się ona umacnia nie tylko w Afganistanie, ale i w pozostałej części świata. O tragicznych wydarzeniach z Kabulu piszą dziś praktycznie wszystkie największe zagraniczne media. Kluczowe będą pełne wyniki sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie przyczyny śmierci 11-latki z Legionowa pod Warszawą. Dziewczynka nieprzytomna trafiła do przychodni. Dziecko zmarło mimo natychmiastowej reanimacji. Trwają obecnie przesłuchania świadków, to jest członków rodziny, ratowników medycznych, lekarzy. Gromadzona też jest dokumentacja dotycząca historii choroby dziecka i dokumentacja związana z przebiegiem akcji reanimacyjnej. Mówiła Katarzyna Skrzeczkowska z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
Zmieniamy temat. Polacy przedłużają wakacje. Z dnia na dzień znikają wolne terminy, szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Najpopularniejsze są góry, a nie jak w lipcu i sierpniu morze. Głównie Zakopane, które przez cały rok praktycznie jest popularne, ale też miejscowości w województwie dolnośląskim typu Karpacz. Morze jest w trzecie w kolejności, ale tutaj już jest to kierunek bardziej miejski. Mówi Anna Kryjer z portalu nocowanie.pl i jak podkreśla, kończące się wakacje były bardzo dobre dla polskiej branży turystycznej. Istotnym argumentem za spędzeniem urlopu w kraju, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, mógł być bon turystyczny. Dwukrotnie większe zainteresowanie wykazywali turyści obiektami noclegowymi, którzy honorują bon turystyczny. Lipcowe i sierpniowe wyjazdy najczęściej trwają od 5 do 7 dni. We wrześniu dominują krótsze, głównie weekendowe wycieczki. Sezon się rozkręca, ale na razie powoli. Na targowiskach pojawiły się już pierwsze grzyby. Wybór póki co jest niewielki, ale wkrótce ma być lepiej. No w tym roku grzyby są późno, można powiedzieć, a w ogóle jest wszystko opóźnione o 2 tygodnie. Aura pogody nam to dała. Były błyskawice, była pełnia. Na grzyby dopiero teraz możemy się wybierać z chwilą, gdy będą ciepłe noce. Także grzybów przypuszczam, jak co roku nie braknie. Prędzej pieniędzy ludziom. A u pani jakie grzybki? Mieszanka, bardzo dobra na jakąś zupkę, na zalewajkę. Miejskie targowisko w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Paweł Dącbach, bardzo dziękujemy. Raport z anteny oczywiście standardowo o godzinie 10, także w imieniu Pawła już Państwa zapraszam, a w swoim imieniu zapraszam na spotkania dzisiejsze. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, były minister rolnictwa w pierwszej kolejności. Już za kilka minut będziemy mówić m.in. o szykowanych na jesień strajkach, nie tylko środowiska rolniczego, ale przypomnę Państwu, że swoje protesty zapowiedzieli także pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, budżetówka. No więc niektórzy mówią, że taka jesień ludów nam się szykuje we wrześniu i w październiku właśnie. Do czego to może doprowadzić? Jak duży kryzys to będzie stanowiło dla rządu Prawa i Sprawiedliwości? O tym będziemy mówić dzisiaj. Będziemy mówić oczywiście także o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Już prawie 3 tygodnie koczują tam uchodźcy. Według rządu Prawa i Sprawiedliwości nielegalni. Według rządu to są uchodźcy, którym Polska nie może pomóc ze względu na to, że znajdują się na terenie Białorusi, ale z kolei instytucje unijne zobowiązały zarówno Polskę, jak i Łotwę do tego, żeby takiej pomocy humanitarnej, podkreślę, tym ludziom udzielić, czyli umożliwić im dostęp do lekarza, dać im jeść, dać pić. Nikt nie mówi tutaj, i to będziemy podkreślać po stokroć, o wpuszczeniu ich na terytorium Polski. Sytuacja rzeczywiście bardzo napięta. Pytanie, czy to faktycznie wojna hybrydowa? No i pytanie, czy skończy się na tych kilkudziesięciu osobach, czy Aleksandr Łukaszenka, prowadząc swoistą grę, będzie zwoził na polsko-białoruską granicę kolejnych ludzi. Ale już też wiemy, że Polska ma zamiar bronić się, stawiając zasieki, a konkretnie bardzo długi, kilkusetkilometrowy mur, a właściwie, no, taki mur z drutów kolczastych, no to taki eufemizm trochę, no ale tak to możemy nazwać, tak o tym się potocznie mówi. To ma sprawić, że nasza granica będzie zdecydowanie bezpieczniejsza, bo bezpieczeństwo naszych granic według rządu PiS jest najistotniejsze, ale co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Tutaj opozycja także podkreśla słuszność takiego postępowania. O tym będziemy mówić z Markiem Sawickim między innymi, ale oczywiście nie tylko. Później Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, prosto z Olsztyna, prosto z Kampusu Polska, czyli takiej imprezy polityczno-artystycznej organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego. Platforma, jak wiemy, chce zdobyć nowe głosy młodych ludzi. Przede wszystkim pytanie tylko, czy selekcjonując tych młodych, którzy na kampusie mogli się znaleźć, to jest taki pomysł i taka koncepcja, która pozwoli na zdobycie nowych wyborców. Czy to nie będzie takie zachwycanie się sobą we swoim własnym intelektualnym środowisku? To są takie pierwsze wątpliwości, które pojawiają się wokół samej organizacji idei Kampusu Polska. Dziś o 17:00 przypomnę Państwu debata. Debata na linii Donald Tusk, Rafał Trzaskowski. Doskonale wiemy, że powrót byłego premiera spowodował, delikatnie mówiąc, napięcie wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski musiał zwinąć swoje ambicje, zwinąć żagle na razie. Nie staje w szranki z Donaldem Tuskiem. Przypomnę, że Rada Krajowa zdecydowała o tym, że wybory na przewodniczącego Platformy odbędą się wcześniej niż przewidywał to statut. Najwcześniej miały odbyć się w lutym, ale decyzja jest taka, że odbędą się jesienią. No i wszystko wskazuje na to, że będzie tylko jeden kandydat, bo według moich informacji Rafał Trzaskowski wystartować się nie zdecyduje. Także o tym ze Sławomirem Nitrasem, a teraz już Jan Złotorowicz dla Państwa, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry Państwu. Ależ się dzieje. No tak.
Nie ma sezonu ogórkowego. Ale to już mówiliśmy dawno, że nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Ale przypomnieć, kiedy ostatnio było tak, że był ten sezon ogórkowy i chyba dawno już. No w ubiegłym roku też przecież i wybory prezydenckie, później rzeczywiście szereg rozmaitych rzeczy, wybory na Białorusi. Faktycznie dzieje się bardzo dużo, polityka nie daje nam o sobie zapomnieć. Z naszej perspektywy to dosyć dobrze. Poza tym tak naprawdę, ja wiem, tu Paweł opowiadał Państwu w raporcie, że ludzie przedłużają wakacje, więc niektórzy jeszcze mają wakacje, no ale już w Warszawie się tego nie czuje. Nie czuje się, ani psychicznie, ani fizycznie. Aura nie pomaga. W przyszłym tygodniu szkoła wraz ze szkołą też i negocjacje koalicyjne, więc... A właśnie, bo ja jeszcze zapomniałam Państwu, przepraszam Cię, Janku, ale dosyć istotna informacja polegająca na informacjach, zakręciłam się zupełnie. Piąteczek, piątunio, tak. Informacja, która mówi nam o tym, że szykowana jest rekonstrukcja rządu. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem. Podobno stanowiska... Głęboką niewiarę w to. Tak, tak. Znaczy w tą trzecią informację, bo tak już króciutko nie przedłużając, powiem Państwu tylko, że według Onetu stanowisko ma stracić minister klimatu Michał Kurtyka, minister rolnictwa Grzegorz Puda. No i ta trzecia informacja, w którą oboje zupełnie nie wierzymy, mówi się o tym, że stanowisko ma stracić Michał Dworczyk. Szczerze? Nie sądzę. Chyba, że afera mailowa coś jeszcze miałaby nam pokazać. Albo się okazało, że jest bardzo potrzebny do czegoś innego, bo jak już tu wielokrotnie mówiliśmy w tym programie i sama też to przyznawałaś, ja to też zawsze chętnie przyznam, jest to jeden ze skuteczniejszych ludzi w obozie władzy. Czy lepiej zorganizowanych może po prostu. Jest dobrym bardzo organizatorem, więc być może czeka go jakaś ważniejsza rola, ale jaka może być ważniejsza rola niż organizowanie kluczowych rzeczy w rządzie. No pożyjemy, zobaczymy. Ciekawa informacja, bez wątpienia. A teraz, drodzy Państwo, jeżeli ktoś stoi, to bardzo proszę usiąść. Jeżeli ktoś ma wysokie ciśnienie, to proszę fonię wyłączyć na chwilę, bo nie chciałam, żeby Państwu z wściekłości krew uderzyła do głowy. Albo już uderzyła większości na wieść o tym, że władza przyznaje sobie podwyżki, że podwyżki zostały przyznane także posłom w sytuacji, kiedy mamy taką inflację, a nie inną, kiedy pensje, budżetówki są zamrożone. No ale dobrze, stało się. Podwyżki zostały wydane, ale mało tego, naszym dziennikarzom udało się dowiedzieć, że posłowie już te pieniądze dysponują poniekąd. Już planują, więc aż sama byłaś zdziwiona, że rzeczywiście... Nie, czy ja się złapałam za głowę, ale... Takie rzeczy. No, ale jakby nic mnie już nie zdziwi, szczerze mówiąc. To, że polscy politycy bywają mocno odklejeni od rzeczywistości, to już wiemy wszyscy dobrze. No tu Państwo widzą na tabeli, taki poseł, no to czeka na podwyżkę do poziomu prawie 17 tysięcy, na pensję 17 prawie tysięcy złotych. Więc będzie co wydawać, będzie co planować. Myśmy popytali posłów od prawa do lewa. Ambitne bardzo plany, o... Pani poseł Lenartowicz z KO spłaci kredyt. Na pewno taka podwyżka pomoże. Marek Ast z PiSu wyda na życie. Po prostu. Słodkiego, miłego życia. Drogie to życie musi być. Mieczysław Kasprzak z PSL-u mówi, że odłoży i pomoże innym. O. Zobaczymy komu. Ale nie napisał komu, tak? Tylko, że będzie pomagał? Dla różnych osób, które są w potrzebie. O, to tak dość enigmatycznie. To może uchodźcom pomoże. Enigmatycznie? Zobaczymy. No i Marek Dyduch z Lewicy planuje już odkładać na starość. Planuje odkładać. Ja nie wiem, czy Państwo mają z czego odkładać na starość. Jeśli nie, to mogą Państwo dzisiaj kupić Super Express i popatrzeć na co politycy na co będą wydawać. Przeznaczą. Tak pani Ewa tutaj komentuje płacić i płakać. Inni, pan Igor konkretnie pisze, ale im się te pieniądze po prostu należały. No najwyraźniej tak. Znaczy takie jest ewidentne przekonanie wśród polskich parlamentarzystów. Nie wiem. Spytamy zaraz Marka Sawickiego, no co przyznaczy podwyżkę. Spójrzmy na ten temat już zasłonę milczenia, myślę, bo w piątek nie ma się co denerwować, prawda? Coś nieco bardziej optymistycznego. Coś nieco bardziej optymistycznego, choć cały czas, no niestety w tym nastroju bardzo trudnej i krytycznej wokół wielu sytuacji. Dzisiaj mamy piękny materiał i piękne zdjęcia naszego kolegi Sebastiana Wielichowskiego. Był na miejscu, nasz wysłannik wraz był. Wraz z ewakuowanymi Afgańczykami. No Państwo się znowu słyszeli, Paweł też to opowiadał w raporcie. Bardzo krwawy zamach, tam się dzieje coraz gorzej, ludzie stamtąd cały czas uciekają. Też znowu Aleksander Łukaszenko stara się stworzyć wrażenie, że Polska jest nieczuła na los tych ludzi, trzyma ich za drutem kolczastym i tak dalej. No nie do końca. Tu widać jednak już ponad tysiąc osób zostało ewakuowanych przez polskie służby, przez polskich żołnierzy samolotami lotu. Zostali przetransportowani do Warszawy. Myśmy byli na pokładzie jednego z tych samolotów. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Ja z góry przeproszę się okaleczę.
piękną, ale egzotyczną dla mnie mowę. Zirkul Mohammadi wraz z rodziną opowiadał. Jego żołnierze przezwali Zdziśkiem. On się zresztą też tak przedstawiał Sebastianowi jako Zdzisiek. Opowiadał właśnie jak z przerażeniem, jak zobaczył to, co się dzieje. Najpierw poszedł po pomoc do bazy niemieckiej. Ona już była w tym momencie nieczynna. Tam usłyszał, że skoro wcześniej współpracował z polskimi żołnierzami, to ma iść po pomoc do Polaków. I Polacy go nie zostawili. On i jego rodzina, zresztą wiele, wiele innych rodzin. Jednak no, ponad 1100 osób dokładnie zostało wyrwanych z tego piekła. To jest oczywiście kropla w morzu potrzeb. No, wiadomo, że za tym, co tam się dzieje, kryją się olbrzymie ludzkie dramaty. A wczoraj dramaty. Zamach na lotnisku dokładnie. W Kabulu. Mnóstwo wczoraj ludzi zginęło, w tym amerykańscy żołnierze. Tak. Podobno ma być odwet, no ale Joe Biden chyba się trochę pogubił w tej strategii, mam wrażenie. No ale to już temat na zupełnie inne spotkanie. Ciężko to właśnie rozstrzygnąć, bo tak. To trzeba pamiętać, to że to prawda. Nie jest sam Joe Biden, tylko to już jest czwarty z rzędu prezydent zaangażowany w tą wojnę i czterech z rzędu prezydentów nie było w stanie tego dobrze rozwiązać. I temat trzeci, to tak a propos, troszkę klamrą zamykamy to, od czego zaczęliśmy, czyli podwyżki dla polityków, a my musimy się martwić, jak sprawić, żebyśmy mieli wyższą emeryturę. Ja nie wiem, ja ostatnio jak z ZUS-u dostałam pewne taką prognozę swojej emerytury. To dla emerytów poradnik, znaczy, nie wystarczy co można zrobić. No, wiadomo, no, czeka nas waloryzacja. Zresztą według wstępnych, czy co roku jest emerytury są waloryzowane, według najnowszych wskaźników, które rząd przyjął, o czym pisaliśmy w Superekspresie, które rząd przyjął w założeniach budżetowych, ona ma być całkiem spora, ale też podpowiadamy dzisiaj, jakie są różnego rodzaju sposoby na to, żeby choćby odrobinę jednak te świadczenie zwiększyć, jak to inaczej przeliczyć, jak to zrobić. Jest kilka takich naprawdę sprytnych haków, jak to lifehacki dla emerytów. Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych. No widzą Państwo, to tak. Teraz nie zdążymy wszystkiego Państwu opowiedzieć, dlatego ale... warto dziś po SuperExpress sięgnąć i się z tym zapoznać. Wszystko bo to, opisane. Bo to bezcenna wiedza. Jak zawalczyć o wyższą emeryturę? Myślę, że to każdego powinno interesować, nawet dwudziestokilkulatka, bo te osoby właśnie będą miały, jeżeli w ogóle będą miały emerytury, bo te prognozy są bardzo pesymistyczne. Janku, dziękuję za ten tydzień. Dziękuję bardzo. Przebrnęliśmy jakoś przez pierwszy tydzień po wakacjach. Ciebie szczególnie podziwiam, bo to twój pierwszy tydzień po urlopie. To od razu taka pogoda, totalna. Pogoda i się dzieje, no ale dobra, skończył się ten tydzień, czekamy już niecierpliwie na następny. Widzimy się w poniedziałek. Oczywiście, że. Bardzo dziękuję. Miłego weekendu. Wzajemnie. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego, już za chwilę Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówić będziemy, tak jak Państwu wspominałam, zresztą na początku naszego spotkania, o perspektywie strajków, protestów wielu grup społecznych, grup zawodowych. Wiemy, że porozumiały się już w tej sprawie największe centrale związkowe. Wiemy, że protestować będą rolnicy, a właściwie kontynuować swoje protesty, bo Agrounia już stosuje blokady na wielu polskich drogach i wczoraj Michał Kołodziejczak u nas w programie zapowiadał, że zupełnie tego pomysłu nie ma zamiaru Agrounia porzucić, no ale także będą to pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, no i wiele innych grup zawodowych. Sytuacja wydaje się być jesienią dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bardzo trudna. Dlaczego rolnicy mają zamiar strajkować? Przypomnijmy sobie wczorajsze słowa Michała Kołodziejczaka, a już za chwilę skomentujemy je z Markiem Sawickim. Nowy Ład i stare problemy. Przestańmy mówić w końcu o tym, że polskiemu rolnikowi są potrzebne jakieś pieniądze. A co jest potrzebne? Przecież chcą normalnie pracować i sprzedawać. Właśnie. Co to za sens? Jeżeli ktoś jabłko sprzedaje, sztuka jabłka kosztuje 10 czy 15 groszy. Wyobraża sobie pani 10 groszy na chodniku, jak pani idzie w szpilkach, to pani się nawet nie schyli, pani redaktor, bo pani się przewróci. Szkoda się schylić, a człowiek ma za tyle sprzedawać jabłko, żeby dzisiaj sprzedawał za 50 czy 60 groszy kilogram jabłek, które są w sklepie. No nie róbmy tutaj paranoi, bo łatwiej jest powiedzieć ludziom, że będą im dane pieniądze, niż wywrzeć presję na supermarketach, żeby nie okradały rolników podczas zapłaty. Bardzo często wyzyskując pracę rolnika i innych ludzi, bo mówimy o rolnikach, ale przecież praca nie tylko rolników jest wyzyskiwana. I to jest właśnie bierność rządu w tej kwestii, bo łatwiej mówić rolnikom albo ich uciszać, niż usiąść do stołu z wielkimi firmami. Nikt by nie chciał blokować ulic i tego robić. Dla nas też to nie jest jakaś wyjątkowa przyjemność, ale to jest krzyk rozpaczy, do którego się uciekamy. I nie mówię, że takich rzeczy nie będzie więcej, że nie będą się powtarzały, bo bardzo możliwe, że będzie tego jeszcze więcej. To, że pan premier uznaje nas jako partnera, to wiemy. Tylko uznaje nas za partnera takiego, z którym będzie bardzo ciężko rozmawiać, bo będzie stawiał
warunki i ma za sobą ludzi, którzy mogą wyjść na ulicę albo w jeszcze inny sposób zadziałać. I to pana premiera denerwuje, to mu się nie podoba, bo najlepiej rozmawiać z kimś, kto nie ma za sobą żadnych zasobów, zasobu ludzkiego, zasobu dużej organizacji, która ciągle się buduje. I pan premier po prostu się boi, a nie, że nie uznaje. My wiemy, że uznaje. Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak PSL żyje za Grounią? Świetnie. Ale tak serio pan mówi? Na czym polega wasza współpraca? Serio, no na pewno rozmawiają politycy z regionu z panem Kołodziejczakiem, spotykają się. Natomiast ja żyję z rolnikami, a nie za Grounią. Ja wczoraj byłem na naszym zjeździe gminnym w Sabniach. Tam byli także rolnicy w Niecieczy koło Sabni. I tam rolnik, który sprzedał 3 dni temu 600 tuczników, mówi, że dołożył do tej partii tuczników 18 tysięcy złotych, a więc po 30 zł do każdego tucznika i że to nie jest odosobniony przypadek, bo ten rolnik akurat nie ma kredytów. To już jest, można powiedzieć, troszkę emeryt, więc jeszcze mówi z emerytury dołożył. Ale ci rolnicy, którzy mają kredyty i koszty obsługi kredytów wliczone także w koszty produkcji trzody, no to dokładają do tego tucznika nie 30, a 50, 70 złotych. Premier Mateusz Morawiecki był na polskiej wsi. Co prawda okazało się później, że te kombajny i te wszystkie maszyny, na tle których występowałby specjalnie zwiezione pod ten występ pana premiera, jeszcze się dziwię, że nie malowano trawy na zielono, no ale mówi się o tym, że w Nowym Ładzie będzie bardzo dużo pieniędzy na polskie rolnictwo, nawet 45 miliardów złotych, że rzeka tych pieniędzy popłynie i że tak naprawdę wcale nie jest tak źle, jak środowisko rolnicze twierdzi. Pani redaktor, no to co mówi Mateusz Morawiecki, trzeba brać przez pryzmat chociażby 2 orzeczeń sądu, gdzie stwierdził, że pan Mateusz Morawiecki mija się z prawdą, więc warto o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o te miliardy, to ja pamiętam, w 2015 roku PiS obiecał Narodowy Holding Spożywczy. Do dziś tego Narodowego Holdingu Spożywczego nie ma. Nas krytykował, że mniej wynegocjowaliśmy w perspektywie 14-20 na rolnictwo niż oni w perspektywie 7-14. Później sąd orzekł, że jednak mylili się, bo jest o 2,9 miliarda euro więcej. Teraz stwierdzili, że wyrównają rolnikom dopłaty, wywalczą większe pieniądze na dopłaty i na rozwój obszarów wiejskich, a wywalczyli mniej. I to wywalczyli mniej znów o ponad 3 miliardy euro, więc te pieniądze, o których mówi pan premier Morawiecki, które gdzieś tam są doliczane do Polskiego Ładu spoza wspólnej polityki rolnej, oczywiście one są liczone z tymi środkami, które będą wydawane na budowę dróg i autostrad, czy tych słynnych linii kolejowych na obszarach wiejskich. No ale one służą całemu społeczeństwu, a nie tylko obszarom wiejskim, a obszary wiejskie często tną w sposób sztuczny i dzielą, często z brakiem dojazdu do pól. Tak, panie ministrze, ale z jakiegoś powodu dwukrotnie Prawo i Sprawiedliwości udało się przekonać rolników, żeby zagłosowali właśnie na PiS, a nie na PSL chociażby, czy inne ugrupowanie. No ale każda forma, że tak powiem, przekonywania i oszustwa okazuje się, że działa do czasu i myślę, że ten czas dla PiS-u powoli się kończy i rolnicy są już dzisiaj rzeczywiście zdesperowani. To nie pan Kołodziejczak wyprowadza na te blokady. Na te blokady wyprowadza ich bieda i rzeczywiście fakt, że do działalności rolniczej coraz więcej gospodarstw musi dokładać i że te gospodarstwa upadają, bo dziennie około 50 gospodarstw statystycznie zamyka swoją działalność, więc tutaj trzeba jasno powiedzieć, że niestety Prawo i Sprawiedliwość od lat nie ma żadnego programu realnego, który chciałoby realizować, bo powiedziałem, ogłosili Narodowy Holding Spożywczy nic. Mieliśmy 2 ministrów, Jurgiela i Ardanowskiego, którzy przynajmniej z rolnikami rozmawiali. No teraz chyba nie wszystko im się udawało. Informacje dzisiaj, panie ministrze, że minister rolnictwa Grzegorz Puda, mówiąc nieładnie i potocznie, jest na wylocie stanowisko. Tu rzeczywiście jest wielki sukces, bo pani redaktor nawet wymieniła nazwisko tego ministra. Wczoraj rolnicy na zjeździe nie wiedzieli, jak minister rolnictwa się nazywa, bo Prawo i Sprawiedliwość postanowiło po odwołaniu pana Ardanowskiego powołać na ministra człowieka, którego nikt nie zna i przeprowadzić swoisty eksperyment. Ministerstwo Rolnictwa bez ministra rolnictwa.
I okazuje się, że ten eksperyment też się nie udaje i trzeba znowu wrócić do jakiegoś polityka, który będzie wiedział, co ma w rolnictwie zrobić. Idźmy dalej, panie ministrze. Jak duży problem, pana zdaniem, będzie miał rząd Mateusza Morawieckiego jesienią? Bo tak jak wspominałam przed naszym spotkaniem, szykują się protesty nie tylko rolników, ale i budżetówki, i pracowników ochrony zdrowia. I wiemy, że oni z tym współpracują, że to prawdopodobnie będą takie protesty połączone, czyli bardzo duże i znamienne. Pytanie, jak rząd sobie z tą sytuacją poradzi w momencie, kiedy na przykład taka komisja trójstronna, ten dialog zawsze prowadzony przy ulicy Limanowskiego w Warszawie w ogóle nie funkcjonuje w tej chwili. Mnie to naprawdę nie interesuje, jakie problemy i co będzie miał polski rząd. Mnie interesuje to, co będą mieli ludzie z działalności tego rządu i niewiele wynika. Ale spodziewa się pan takiego kryzysu, jeśli chodzi o protesty jesienią? Rzeczywiście. Panie redaktor, jeszcze raz podkreślam, nie ma to większego znaczenia. Ja ciągle pytam, co z Wielkiego Polskiego Ładu, który od 6 miesięcy promuje po Polsce pan premier, a pan prezes Kaczyński mówi, że trzeba powołać specjalną ekipę, żeby odkłamywała informacje o Polskim Ładzie, no to co, odkłamywała to, co promuje pan premier Morawiecki, bo ja już zaczynam się w tym wszystkim gubić, więc ja wiem tylko jedno. Złożyliśmy jako Sejm w głosowaniu akceptację dla Krajowego Planu Odbudowy i pozyskania dużych pieniędzy z Unii Europejskiej, łącznie z wieloletnią perspektywą finansową. I rząd, który w imieniu Polaków, przez nich wybrany, w sposób legalny i demokratyczny, nie potrafi tych pieniędzy, tego wniosku należycie w Brukseli złożyć i załatwić tego, co już parlament przyjął. Bo przecież te pieniądze już tak naprawdę w niektórych państwach we wrześniu są uruchamiane. U nas będą najwcześniej Polsce pod koniec listopada, ale to... A może w styczniu, lutym przyszłego roku. A więc pół roku tracimy, bo moglibyśmy już te pieniądze mieć i rozkręcać polską gospodarkę. Tu widać wyraźnie, że mamy do czynienia z rządem, który lubi mówić, nie lubi robić. A ja nie lubię rozmawiać z tymi, którzy nie lubią robić. A propos mówienia, panie ministrze, Zbigniew Ziobro powiedział wczoraj, że Unia prowadzi z nami wojnę hybrydową. No to jest ten minister, który powinien milczeć w tej chwili, bo przede wszystkim rozwalił wymiar sprawiedliwości przez ostatnie 6 lat, bo nawet zwolennicy PiS-u dzisiaj na wymiar sprawiedliwości w sądzie czekają 4-6 miesięcy dłużej, niż było to przed reformą Zbigniewa Ziobry. Ja już pomijam Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy. Jeśli Zbigniewowi Ziobrze wszyscy dookoła tłumaczyli, że łamie polską konstytucję, że także narusza unijne zobowiązania, to powinien posłuchać. Nie on brnie w zaparte, bo dzisiaj tłumaczę Kaczyńskiemu, brak ci tych moich 18 ludzi, jeśli nie będziesz mnie słuchał, nie będziesz rządził. A Kaczyński z kolei, będąc jego zakładnikiem, nie widzi w tym wszystkim Polski i problemów Polaków, tylko widzi chęć utrzymywania się przy władzy. To oczywiście to są tylko słowa, ale ja uważam, że to są aż słowa, dlatego że my nadzwyczaj jakoś dużo tych wojen hybrydowych nagle mamy. Mamy wojnę hybrydową z Unią Europejską, mamy wojnę hybrydową z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Nie, panie redaktor, prawda? Nie, mamy dewaluację słów, a nie rzeczywiste wojny. No, ale jednak uważam, że minister rządu powinien za swoje słowo odpowiedzialność ponosić. No powinien, a nie ponosi. No jeśli premiera sąd orzekł, że nie mówi prawdy, no to dlaczego minister pod tym premierem ma mówić prawdę? No też sobie konfabuluje. Pani redaktor, w tej chwili, w takiej sytuacji, na to tak wygląda. Jeśli rząd nas wszystkich informuje, że mamy wojnę hybrydową wypowiedzianą Polsce przez Białoruś i Rosję, to ja bym oczekiwał, że w tej sprawie wypowie się minister spraw zagranicznych, wypowie się wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Na wakacjach jest teraz. Wypowie się pan prezydent nie zdawkowo przy okazji pobytu na Ukrainie, tylko tu w Polsce, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, że będzie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, że opozycja zostanie... Dlaczego tego wszystkiego nie ma, panie ministrze? Dlatego, że nie ma wojny. Że jest wyimaginowany atak. Tak jak pan Zbigniew Ziobro mówi, że jest wojna hybrydowa Unii Europejskiej z Polską, a nie głupota w zarządzaniu pana Zbigniewa Ziobry. Tak samo nie ma wojny, jeśli chodzi o Rosję i Białoruś. A co jest w takim razie? No bo raczej nie możemy zaprzeczyć, że Łukaszenka rzeczywiście zwozi tych ludzi na granicę, że jest to pewnego rodzaju prowokacja, że jest to sytuacja próby destabilizacji tego, co dzieje się zarówno u nas w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Ale ja nie zaprzeczam, tylko ja też stwierdzam, że skoro w miesiącu sierpniu polską granicę wschodnią przekroczyło nielegalnie około 3000 osób i polskie
Polska Straż Graniczna, polskie władze sobie doskonale z tym problemem poradziły. I nie wiemy, w jaki sposób zagospodarowali tych ludzi, czy odesłali z powrotem, czy oni są w ośrodkach dla uchodźców w Polsce, jak wygląda procedura uchodźca. Według Radosława Sikorskiego rozpłynęli się w powietrzu, tu cytat. Nie, no, mówił o tym minister Wawrzyk, że 700 się rozpłynęło w powietrze, ale później było dementi, że zostali wyłapani. Więc jeśli z 3000 sobie rząd poradził, a ten sam rząd nie umie sobie poradzić z 32 koczującymi na granicy, to pytam, czy to jest rzeczywisty problem, czy problem udawany. Bo jeszcze raz tłumaczę, jeśli 3000 zagospodarowało... Celowo ten konflikt wzmaga, żeby po pierwsze odkryć swoje realne problemy, a po drugie znów grać na tej ludzie. Jakby samo to zestawienie 3000 zagospodarowanych, nielegalnie przekraczających polską granicę i 32 osoby, z którymi rząd rzekomo sobie nie może poradzić. Więc widać wyraźnie, że jakiemuś celowi to służy. Ale według pana jakiemu? Po pierwsze, straszeniu Polaków, po drugie, umacnianiu elektoratu PiS-u. Po trzecie, PiS mówi, no wywołaliśmy problem, konflikt, wojnę, inni to przecież zrobili, niekoniecznie my, ale sobie świetnie z tym radzimy. Jeszcze raz podkreślam, 3000 w sierpniu nielegalnych przekroczeń granicy i rząd sobie z nimi poradził i nie wiemy, co się z tymi ludźmi stało. A 32 osoby epatują obrazem cały świat. Mamy sytuację, w której białoruska telewizja 2 dni temu pokazuje w swoich programach sceny z polskiej granicy, jak to dzielna polska Straż Graniczna wspierała na oddziałami policji, odparła atak kangura z torbą bananów dla uchodźców, który chciał złamać białoruską granicę. No przecież to ośmiesza Polskę. Nazywa pan posła Sterczewskiego? A jak to wyglądało, pani redaktor? No przepraszam bardzo, tam były, twierdzą, że tam były słodycze i banany. Tak, jakby się zachował ćpoceł właśnie. Że no, nie o to chodzi, żeby siedzieć w studiach telewizyjnych i tylko to komentować, ale zrobić coś realnego. On spróbował. I zostawię to bez komentarza. No ale uważa pan, że zrobił źle? Pani redaktor, naprawdę, ośmiesza się w ten sposób polskie państwo. Bo jeszcze raz podkreślam, jeśli z 3000 uchodźców w miesiącu państwo polskie i Straż Graniczna sobie radzi, a mamy sytuację, że z 32 nie radzi. Panie ministrze, i dla tych 32, pan poseł Sterczewski, po posłance Jachirze wcześniej, po wicemarszałek Senatu Staneckiej, pan poseł Sterczewski rzuca się na kordon polskiej policji i polskiej Straży Granicznej i niesie tam pomoc humanitarną. Ja wiem, że ci tam koczujący najbardziej potrzebowali tego dnia słodyczy i bananów. Czy to jest naprawdę realna pomoc? No dobrze, oni powinni dostać, od polskiej, pani redaktor, od polskiej Straży Granicznej powinni dostać wodę. Powinni być tak zaopiekowani, jak te 3000 osób, które przekroczyło granicę. Ale słyszy pan Mateusza Morawieckiego, który mówi, to jest problem Białorusi, nie nasz. Dlaczego my mamy pomagać, skoro to jest obowiązek państwa białoruskiego? Pani redaktor, Mateusz Morawiecki już powiedział na początku naszej rozmowy. 2 razy został mamy orzeczenie sądu, że mylił się z prawdą. Więc ja mówię tak, oczywiście problem wywołali Białorusini, tylko jeśli Polska umiała sobie poradzić z problemem 3000 nielegalnych przekroczeń w ciągu miesiąca, a nie umie sobie poradzić z 32, to czemuś to służy. I niech Mateusz Morawiecki się nie tłumaczy, tylko niech tak jak w przypadku tych 3000 rozwiąże problem 32. Czyli uważa pan, że Straż Graniczna, policja, polskie służby mundurowe, mówiąc krótko, powinny dostarczyć picie, jedzenie oczywiście, i lekarzy? Oczywiście, że tak. Powinni zaopatrzyć tych ludzi, skoro Białoruś tym gra, to nie powinni uczestniczyć w białoruskim scenariuszu. No. Nie powinni grać w ich grze. To teraz idąc dalej, sądzi pan, że ta sytuacja może się rozwinąć w niedobrym dla nas kierunku, to znaczy Łukaszenka będzie zwoził kolejnych ludzi na granicę, bo są takie prognozy, że to się może wydarzyć. Pani redaktor, jeśli Polska przyjęła w ciągu sierpnia 3000 nielegalnych uchodźców i ich zagospodarowała i one rzekomo nie powodują zagrożenia, oni nie powodują zagrożenia uchodźczego dla kolejnej fali uchodźców, a te 32 osoby powodują, to ja tu zaczynam czegoś nie rozumieć. Jeśli jest rzeczywisty problem, to prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, informuje opozycję, wypowiada się w tej sprawie wicepremier do spraw bezpieczeństwa, zabiera głos minister spraw zagranicznych, a nie 4 wiceministrów spraw zagranicznych codziennie inne komunikaty podają. Pan Jabłoński mówi co innego, pan Wawrzyk mówi co innego, a pan Przydacz jeszcze co innego. No na litość boską, niech ustalą wspólne zeznania, żebyśmy jako Polacy wiedzieli, ja mieszkam 60 km od granicy z Białorusią, ja chcę się czuć bezpiecznie i mnie nie interesuje, czy oni postawią płot z zasieków, czy oni postawią płot murowany, czy to będzie 2,5 metra, czy to będzie 5 metrów. Ja chcę być w państwie bezpieczny.
I od tego mam władzę, od tego mam rząd. Dziś jest to rząd PiSu, być może za dwa lata będzie to inny rząd. Jarosław Kaczyński powinien wrócić z urlopu, pana zdaniem, w tej sytuacji? Słucham? Jarosław Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien wrócić z urlopu, pana zdaniem, w tej sytuacji? Czy każdemu prawo do urlopu się należy po prostu i nawet w takim kryzysie urlop rzecz święta? Ja nie wiem, jak duże jest zagrożenie, bo jeśli jest tak, jak mówi premier Morawiecki, to oczywiście i pan prezydent, i pan premier Kaczyński powinni być na stanowisku i dowodzić w walce, w wojnie hybrydowej, w walce z przeciwnikiem. Natomiast być może nie ma problemu. I Jarosław Kaczyński orzekł, że nie ma żadnego problemu, że jest to błaha sprawa i nie ma potrzeby wracać z urlopu. Podobnie jak pan prezydent półtora miesiąca na urlopie przebywał. Panie ministrze, wracając do kwestii Nowego Ładu. Być może jest tak, że państwo nie pracują nad poszczególnymi ustawami, no bo po prostu Jarosław Kaczyński w dalszym ciągu nie jest pewny większości. Jak pan sądzi, jak ta sytuacja jesienią będzie wyglądała? Czy Paweł Kukiz, jak to już sam powiedział, sprzedał się na dobre i Jarosław Kaczyński może być spokojny? Państwo z Kukizem trochę współpracowali, więc sami przekonali się na własnej skórze, że on nie jest partnerem przewidywalnym. Jak nie, pana no zdaniem ja... teraz ta sytuacja, jeżeli chodzi o większość w Sejmie, będzie się Panie rozwijać? Panie redaktor, po pierwsze nie mamy żadnych projektów z Polskiego Ładu w Sejmie i tu widać wyraźnie, że o ile wcześniej Jarosław Gowin na pewne rzeczy się nie godził, o tyle w tej chwili na inne rzeczy nie godzi się chociażby Zbigniew Ziobro i jasno o tym mówi, że Zielonego Ładu nie poprze. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę, kiedy w ramach Krajowego Planu Odbudowy co najmniej 36% środków trzeba będzie przeznaczyć na Zielony Ład, nie ma większości wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Prawicy, żeby to poprzeć. Natomiast pyta pani o Pawła Kukiza. No, ja ciągle wierzę, że w Pawle Kukizie jest nadal ten artysta, ten wrażliwy człowiek i na potrzeby społeczeństwa, i na potrzeby Polski, i także trzeźwo oceniający, czy rzeczywiście dzisiaj rządzący zrobią te ustawy, o które on prosi, o które on ich błaga i za które się rzekomo sprzedał. Więc jeśli tak, to niech Paweł Kukiz zmusi Jarosława Kaczyńskiego, żeby marszałek Witek uruchomiła w Sejmie projekty ustaw dotyczące chociażby dnia referendalnego złożone przez nasz klub Koalicji Polskiej PSL już ponad miesiąc temu, czy kwestie sędziów pokoju. Te projekty są w Sejmie, więc no możemy je procedować. A jak wygląda budowanie jakiegoś wspólnego projektu politycznego z Jarosławem Gowinem i czy w ogóle planujecie ten wspólny polityczny projekt? Bo na razie głównie się opieramy na jakichś nieoficjalnych informacjach, plotkach, komentarzach bez podawania nazwisk ze względów oczywistych. To może pan nam rozjaśni tę sytuację. Panie redaktor, będzie wspólny projekt Panie z Gowinem, redaktor, czy nie? Od 2019 roku Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz buduje Koalicję Polską. W 2019 roku do Sejmu w ramach Koalicji Polskiej wszedł także Paweł Kukiz i jego środowisko, Unia Europejskich Demokratów, więc nie jesteśmy sami. Ale ja nie mówię, że jesteśmy sami, ja pytam o Gowina. W tej chwili rzeczywiście chcemy to poszerzyć jeszcze o środowisko koła parlamentarnego pani Agnieszki Ścigaj. Tam także Polskie dołączył sprawy. Polskie sprawy, tam także dołączył ostatnio pan poseł Giżyński Zbigniew. No Andrzej Sośnierz. Więc chcemy też... Pytam o Jarosława Gowina. Z Jarosławem Gowinem Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia, jak pani doskonale wie, od wyborów prezydenckich, tak. Od dosyć dawna. To dzięki tym rozmowom między innymi udało się zapobiec wyborom kopertowym, które były kompromitacją dla Polski i także dla rządzących. Wiemy, że w tej chwili Jarosław Gowin z grupą posłów jest już poza Polską Zjednoczoną Prawicą. Ale to wszystko wiemy, a ja bardziej pytam pana o to, czego nie wiemy. Pani redaktor, dzisiaj Jarosław Kaczyński jest na urlopie. Prezydent wrócił z urlopu, pojechał na Ukrainę, wróci z Ukrainy, pojedzie znowu na urlop. Politycy też niektórzy mają urlop. Ja nie urlopuję, bo mam inne projekty, które w tej chwili przygotowuję, realizuję. Będzie, między ale pan mi uciekał od Kongres Polskiej pan Wsi. Nie chce odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie. Są rozmowy. No, są nie wiem, rozmowy, czy ale będzie. Nie wie pan, czy to się skończy w końcu sukcesem, czy nie. A o co się na razie rozbija? Dlaczego jeszcze się nie dogadaliście? Właśnie nic się nie rozbija. Po prostu nie ma jeszcze takiego momentu, w którym potrzeba podpisać jakiekolwiek porozumienie, bo nie ma jeszcze wyborów. Wybory będą dopiero w roku 2023. A to się okaże. Myślę, że zakładu tu robić dziś nie będziemy, natomiast... Waldemar Pawlak kiedyś przegrał ja chcę, za mną zakładu. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że Jarosław Kaczyński jeszcze nie otrząsnął się z traumy 2007 roku i drugi raz w to samo dobrze, okienko a prawdą jest, że nie niektórzy będzie. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią nie Jarosławowi Gowinowi, podkreślając, że to jest jednak człowiek, który...
zorganizował to wszystko, co w tej chwili się w Polsce dzieje. Panie redaktor, nie on to zorganizował, nie on to zorganizował, on w tym uczestniczył, to fakt. No, i za wszystkie te rzeczy także współodpowiada. Natomiast żeby obalić zły rząd, trzeba czasami z jego przeciwnikami się zwyczajnie dogadać i tyle. I tutaj pana zdaniem Jarosław, trzeba się dogadać. Oczywiście, że trzeba się dogadać. Ja uważam, że po to, żeby budować polityczne, umiarkowane centrum, gdzieś tam centroprawicowe środowisko Koalicji Polskiej, trzeba rzeczywiście zbierać tu wszystkich i do tego właśnie potrzebne jest również środowisko Gowina. Ja tego to nie neguję. Pytanie ostatnie. Wiemy, że Władysław Kosiniak-Kamysz przyjął zaproszenie od Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj rusza Kampus Polska. Pana zdaniem to jest inicjatywa potrzebna, która opozycji może pomóc, czy tylko taki polityczno-artystyczny teatr? No, jestem przekonany, że Kosiniak-Kamysz jako dobrze wychowany Polak, zgodnie z tradycją, jeśli jest zapraszany na jakieś spotkanie, na jakiś event, to oczywiście w nim uczestniczy. Natomiast jest to event rzeczywiście już dzisiaj w mojej ocenie bardziej Donalda Tuska. Donald Tusk ma doprowadzić do debaty z Rafałem Trzaskowskim, ma pokazać, że w Koalicji Obywatelskiej jest tylko jeden lider, więc dziwię się, że Trzaskowski podtrzymał jakby ofertę tego kampusu. Być może tym sposobem dogadali się tak jak z Budką Tusk, że... A może Trzaskowski po prostu pokazuje, że jest ponad to, wie, gdzie jest jego miejsce w szeregu teraz i buduje swoje środowisko. Zobaczymy, to wszystko wygląda w tej chwili na mocowanie się wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie miał okazję z bliska to obserwować. Nie sądzę, żeby po tym wydarzeniu, po tym kampusie, po tej debacie Trzaskowski-Tusk nastąpiły kolejne debaty, chociażby Tusk-Kosiniak, czy ewentualnie Tusk-Hołownia, bo niewykluczone, że taki jest plan i że kolejne debaty takie będą. Władysław Kosiniak-Kamysz ma być naszym gościem w przyszłym tygodniu, to może kilka nieoficjalnych informacji z kampusu nam sprzeda, zobaczymy. Marek Sawicki, bardzo dziękuję za to spotkanie. Miłych wakacji, końca wakacji. No tak, aura nie sprzyja, ale to wszystko podobno... No nie wszystkim, nie wszystkim. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję. Do zobaczenia. Panie ministrze, już za chwilę państwa gościem Sławomir Nitras, właśnie prosto z Olsztyna, z Kampusu Polska, ale zanim do tej rozmowy przejdziemy, to przypomnimy sobie jeszcze, co bardzo ceniony analityk polskiej sceny politycznej, czyli Antoni Dudek, o kampusie właśnie mówi. Rusza Kampus Polska, czyli takie wydarzenie polityczno, głównie artystyczne, także organizowane przez Rafała Trzaskowskiego. Czy to jest coś, co zmieni układ w polskiej scenie, na polskiej scenie politycznej? Coś, co wzmocni Rafała Trzaskowskiego? Czy po prostu no, wydarzenie, jakich wiele? Jak pan sądzi? No myślę, że już Rafała Trzaskowskiego w najbliższej perspektywie nic nie wzmocni. On przegrał tą rozgrywkę z Donaldem Tuskiem. Dowodem tego jest to, że zaprasza Tuska na kampus i widać wyraźnie, że jakby że Trzaskowski skapitulował w tej rywalizacji o przywództwo w Platformie Obywatelskiej, ale myślę, że to nie jest kapitulacja ostateczna i bezwarunkowa. Po prostu Trzaskowski się wycofał i będzie teraz czekał, jak sobie Tusk będzie radził z tym odbudowywaniem poparcia dla Platformy. Na razie mu to wyszło bardzo dobrze, ale pamiętajmy, że to jest gra... bieg długodystansowy. Na krótki dystans Tusk sobie poradził znakomicie. No i jego obecność na Kampusie Polska pewnie to potwierdzi, natomiast ja się nie spodziewam, że to będzie jakieś wydarzenie przełomowe. No, mam wrażenie, że politycy sobie wymyślili platformy, że na tym kampusie się dowiedzą od młodych Polaków, jak zmobilizować młodą część społeczeństwa do udziału w polityce, do zaangażowania. A prawda jest taka, że większość młodzieży i tak jest przeciwko PiS-owi, tylko jest pytanie, czy zechce to okazać przy okazji wyborów i przed wyborami. I tutaj kampus niczego nie zmieni. Warszawa wita Olsztyn, Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska, Olsztyn, Platforma Obywatelska, Kampus Polska. Dzień dobry, panie pośle. Słyszał pan pewnie te krytyczne, a raczej sceptyczne głosy dotyczące roli Rafała Trzaskowskiego w polskiej polityce, roli w ogóle kampusu, więc od tych krytycznych głosów zacznijmy. Profesor Antoni Dudek powiedział przed chwilą, że Rafał Trzaskowski skapitulował w tej rywalizacji z Donaldem Tuskiem, przynajmniej na razie, a Marek Sawicki, który był przed chwilą moim gościem, stwierdził, że Kampus Polska stał się tak naprawdę eventem Donalda Tuska, przez to, że wszystko zaczyna się od debaty Tusk-Trzaskowski. Wie pani, ale mnie cieszą te komentarze, szczerze mówiąc. One są czasami bardziej krytyczne, no, ale nawet jak takie są krytyczne, jak chociażby pana Sawickiego, czy pana profesora Dudka, który przed chwilą słyszałem, to gdzieś tam jakaś nuta taka, nie chcę powiedzieć podziwu, ale jakiegoś takiego no, szacunku dla samej inicjatywy jest, dlatego że mi by się marzyło, żeby nasi konkurenci polityczni, a komentatorzy, żeby to zauważyli, a nasi oponenci polityczni, czy konkurenci polityczni,
czy partnerzy polityczni potrafili zrobić podobne projekty. Tu dzisiaj za mną widzi pani plac, scenę, z drugiej strony jest wielka hala, na której dzisiaj będzie rzeczywiście ta debata, która przykuwa jednak uwagę i dziennikarzy, i opinii publicznej. No po to została nawet zorganizowana, jak sądzę. Wobec nas politycy. Oczywiście, no ale jednak pokazuje to jakąś aktywność naszą. Chciałbym, żeby tej aktywności po stronie opozycyjnej było więcej, mniej krytyki innych, a konkurencja na dobre pomysły. Tu dzisiaj przyjedzie ponad 1000 młodych ludzi, nie tylko z Polski, bo będziemy mieli też prawie setkę gości z zagranicy, między innymi Białorusinów, Ukraińców, Gruzinów, Serbów, ale będziemy też mieli Niemców, Francuzów, Skandynawów. Będziemy rozmawiać o tym, jaka ma być Polska, Europa, bo mnie uderzyło w tym, co powiedział pan profesor Dudek przed chwilą, że to jest jakaś próba mówienia do młodych ludzi. To jest próba stworzenia pewnej płaszczyzny rozmowy z młodymi ludźmi, dania im głosu, zastanowienia się nad tym, jaka ma być Polska. Panie pośle, dobrze, przepraszam, to ja od razu wejdę w słowo, bo mówi pan, że to ma być płaszczyzna rozmowy z młodymi ludźmi. Bardzo zacny pomysł, tylko pytanie, co to są za młodzi ludzie? To są ludzie młodzi, przez was wyselekcjonowani, przez was wybrani, przypuszczam, o zbliżonych poglądach, więc to nie jest tak, że wy dzięki temu kampusowi będziecie w stanie poszerzyć środowisko ludzi, którzy na Platformę Obywatelską będą chcieli głosować. To są ludzie, którzy i tak na was prawdopodobnie głosują i nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób doszło tam do jakiegoś intelektualno-politycznego sporu, a właśnie z takich sporów rodzi się coś nowego. Pani redaktor, wystarczy wyjechać z Warszawy, zapraszam, wiem, że pani kocha Mazury i Warmię, zapraszam do Olsztyna, zobaczy pani, co to jest za młodzież. Tutaj nikt nie selekcjonował nikogo. No jak to nie? Pod względem poglądów politycznych. Mhm. Tutaj są ludzie, którzy deklarowali nawet członkostwo, to są członkowie lewicowych partii czy młodzieżówek, są zwolennicy PSL-u. Są ludzie, którzy deklarują poparcie dla Szymona Hołowni. Są ludzie, którzy mają napisane, są młodzieżówką porozumienia. To w ogóle nie było kryterium. Myśmy rzeczywiście w sprawie 5000 ludzi musieli wybrać 1050, ale wybieraliśmy pod względem ich doświadczenia, umiejętności, wiedzy, a nie poglądów politycznych. Proszę mi wierzyć, to można sprawdzić. Tu będzie pani czy pani koledzy, możecie pytać o sympatię tych ludzi. Bardzo ważne jest też. Dobrze, to, panie pośle, czyli czeka nas bez. Może to zabrzmieć złośliwie, no ale troszkę zaryzykuję. Czyli okej, to już zostawmy poglądy polityczne, ale czeka nas jednak taka bańka intelektualna. To nie jest zejście do młodych ludzi, którzy na przykład polityką się nie interesują, a którzy powinni zrozumieć, że muszą się polityką interesować, bo jeżeli tego nie zrobią, to polityka zainteresuje się nimi, prawda? To są ludzie bardzo wykształceni, którzy i tak wiedzą, że na wybory na przykład trzeba pójść. Ja cały czas pytam o to rozszerzenie elektoratu, które państwo deklarowali, walkę, ale o co deklarowali. Musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co powstał kampus? Dlaczego są inicjatywą? No właśnie, po co? No nie wyszliśmy z tą inicjatywą po to, żeby wygrywać wybory w Platformie, czy żeby zdominować polską scenę polityczną, tylko żeby budować w Polsce pewną infrastrukturę społeczną polityki, by polityka nie była domeną elit, domeną kilkunastu facetów, tylko żeby spróbować rozmawiać na różnych płaszczyznach z ludźmi, żeby im próbować oddać głos. Bardzo charakterystyczne jest to, co powiedział profesor Dudek. Proszę pozwolić mi to powiedzieć. On powiedział, że młodzi i tak są przeciwko PiS-owi. No bo to jest prawda, rzeczywiście swoją polityką PiS zraził młodych, ale jest pytanie, co ci młodzi chcą, jakiej Polski chcą zaproponować. Polska polityka jest polityką przeciwko i młodzi ludzie rzeczywiście są przeciwko PiS-owi, ale my chcielibyśmy z nimi porozmawiać, wokół jakich dobrych wartości się zjednoczyć, wokół jakich pomysłów się zjednoczyć, jak zaproponować jakiś pozytywny program dla Polski. To są ludzie, którzy w przyszłości będą żyli w tym państwie, będą je korzystali z usług społecznych, będą korzystali z edukacji, służby zdrowia, będą skorzystali z polskiej administracji, będą jej używać, albo ta administracja będzie nimi rządzić, albo oni ją tak ukształtują, że będą mieli z tego jakąś realną korzyść. Chcielibyśmy o tym porozmawiać. Ja nie wiem, jaki będzie przebieg tego spotkania, bo gospodarzem tego spotkania są ci młodzi ludzie. My będziemy starali się im oddawać głos. Dzisiejsza debata między Tuskiem, Trzaskowskim, gospodarzem Trzaskowskim, gościem Tuskiem, tak naprawdę gospodarzem tej debaty są młodzi ludzie. Nie ma żadnego moderatora. Są mikrofony na sali i jest pytanie, odpowiedź. Są pytania, odpowiedzi. Ja mam nadzieję, bardzo trudne pytania. Mam nadzieję, że nie będzie to gadanie na okrągło, że zarówno Rafał, jak i Donald będą musieli po prostu odpowiedzieć na trudne pytania i że chwilę będą musieli się przed każdym pytaniem zastanowić i że nie będą kluczyć, nie będą uciekać od odpowiedzi na trudne pytania. Oceńcie, zobaczcie, nie krytykujcie od razu.
dajcie szansę tym młodym ludziom. Ja nie wiem, czy to będzie bardzo dobre, czy to będzie odniesiemy skutek, który zakładaliśmy. Jeśli pan pozwoli, to chcielibyśmy dać młodym ludziom tą szansę. To krótkie pytanie a propos tego, co pan powiedział, bo mówi pan, że Campus Polska właśnie jest po to, żeby pozbyć się takiej elitarności w polskiej polityce, w tym sensie, że nie rządzi nią tylko i nie rozmawia o niej tylko kilku facetów. Tak. Po czym zaczynacie to wydarzenie od rozmowy dwóch facetów. Dwóch bardzo zakorzenionych w polskiej polityce mężczyzn, Donalda Tuska, byłego premiera, Rafała Trzaskowskiego, byłego kandydata na prezydenta. No więc to wszystko mi się nie spina. Przepraszam bardzo. Ale Rafał jest gospodarzem. No, Rafał otwiera ten kampus. No, jak miałby, kto miałby wystąpić? Miałby wystąpić na początku Andrzej Duda, czy pan tam Mateusz Morawiecki? No, Rafał jest gospodarzem. Mhm. A Donald Tusk jest dzisiaj, wydaje się, zresztą też wynika to z wypowiedzi poprzedników, nawet niekoniecznie sympatyków Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj na opozycji, wydaje się najważniejszym graczem. Więc mamy do czynienia, my się zastanawialiśmy, czy powinniśmy od tej debaty zacząć. I stwierdziliśmy, że tak. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy, ja co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Spotykają się dwaj najważniejsi na opozycji politycy i ludzie. Ja życzyłbym sobie i wierzę w to, że za rok, półtora, najpóźniej dwa, opozycja w Polsce przejmie władzę i wtedy Polską będzie rządził najprawdopodobniej Trzaskowski z Tuskiem, Tusk z Trzaskowskim, że bez tego duetu się nie da nic zrobić, więc mi się wydaje, że to jest wartością tego spotkania, ale przecież ono nie kończy, tylko zaczyna kampus. Panie pośle, jak powiedział Marek Sawicki, że no właśnie ta debata świadczy o tym, że w dalszym ciągu w środowisku Platformy Obywatelskiej nie do końca wszystko udało się poukładać, że w dalszym ciągu to jest próba sił. I teraz pytanie wprost, czy Rafał Trzaskowski już się pogodził z tym, że na razie Tuskowi musi ustąpić miejsca, czy nie? Powiem pani tak, nie mieszajmy kampusu z Platformą i z polityką bieżącą, bo kampus ma inną rolę do spełnienia. Ale nie da się. Ale pani może próbować. A ja... Zaczynacie od takiej debaty, w związku z tym proszę się nie dziwić, że ja takie pytanie zadaję. No może ale, nie w pierwszej kolejności. Ale to proszę się nie dziwić, że ja też... Proszę się też nie dziwić, że ja próbuję na to pytanie odpowiedzieć, ale próbuję tak, jak ja to czuję, a nie tak, jak pani próbuje mi to narzucić. Pani redaktor, Kampus nie jest częścią Platformy. To są różni ludzie. To są ludzie, którzy mogą głosować na kogo chcą. Ja nie wykluczam, że to są ludzie, którzy głosują na Zandberga albo nawet na Kukiza, chociaż nie wiem, czy jeszcze tacy ludzie w Polsce istnieją, którzy głosują na Pawła Kukiza. Nie pytał tych ludzi nikt o poglądy. My chcemy z nimi rozmawiać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że na tej debacie, ta debata, która elektryzuje opinię publiczną, ja dzisiaj słuchałem komentarzy rano w mediach, czytam gazety poranne, wszyscy piszą o tej debacie, wszyscy piszą o kampusie. No dlatego od tego zaczynacie, panie pośle, nie ma co mylić sobie oczu. Dokładnie tak. Oczywiście. Ale tutaj będziemy mieli tysiące spotkań, będziemy mieli naukowców, będziemy mieli artystów, będziemy mieli innych polityków. O artystach jeszcze za chwilę, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy wątek, ale a propos tych spotkań, bo ja wiem, że wystosowali państwo chyba zaproszenia do przedstawicieli większości ugrupowań opozycyjnych, tak to nazwę, i zaproszenie przyjął chyba tylko Władysław Kosiniak-Kamysz. Na przykład, państwo próbowali zaprosić Szymona Hołownię, czy nie? Myśmy, wie pani, to też jest bardzo ważne. Myśmy wystosowali zaproszenia do tych polityków, każdy z 4,5 tysiąca osób wypełnił ankietę, kogo chciałby tu spotkać. Nie tylko polityków, ale też artystów, naukowców, ludzi ze świata mediów, ludzi ze świata kultury, pisarzy. I myśmy zapraszali tych ludzi, którzy, na przykład zaprosiliśmy Jakuba Żulczyka dla przykładu, dlatego że ludzie chcieli Jakuba Żulczyka. Myślę, że nie tylko z powodu jego wpisu o prezydencie, ale również ze względu na jego twórczość. Ja się bardzo cieszę, że on tutaj będzie, podaję go jako przykład. Czy było zaproszenie dla Szymona Natomiast Hołowni? Tak, odpowiem. Myśmy zaprosili tych polityków, na przykład Barbarę Nowacką, na przykład Adama Szłapkę, na przykład Szymona Hołownię, czy na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy na przykład mnie, dlatego że nas wymieniali uczestnicy tego kampusu. No i co, Hołownia nie odpowiedział na to zaproszenie, panie pośle? Odpowiedział. Szymon Hołownia bardzo grzecznie... Bardzo rzecznie stwierdził, że ma w tym czasie inne plany. My nie mamy o to żalu. My uznaliśmy, że ludzie oczekują go, więc naszym obowiązkiem jest go zaprosić. Mhm. Tak zrobiliśmy. No dobrze. Mogę zdradzić tajemnicę, że najbardziej oczekiwanym gościem był Rafał, potem był Donald Tusk, później był Szymon Hołownia jako trzecia osoba, czwartą osobą była Barbara Nowacka na przykład. No dobrze, a co z Lewicą w takim razie? Bo mówi pan, że młodzieżówka Lewicy tam też jest, będzie brała udział w kampusie. To co, nie chcieli zobaczyć nikogo z Lewicy? Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka? No, powiem pani szczerze, nie pojawiały się te nazwiska akurat. Nie wiem dlaczego, chociaż rzeczywiście nawet mi liderzy Lewicy potwierdzali, że ich współpracownicy jadą na kampus, co mnie bardzo cieszy. I nawet oni się dziwili, że się dostali na kampus, mimo że deklarowali wsparcie dla partii lewicowych, co jest dla mnie
też powodem do ogromnej satysfakcji. Ale jakoś nie pojawiały się te nazwiska szczególnie, rzeczywiście. Panie pośle, jeszcze pojawiają się oczywiście jak zwykle... Ale jest Barbara Nowacka, myślę, że ona tutaj... Tak, w przypadku tego typu sytuacji pojawiają się zawsze pytania o to, skąd wzięliście na to wszystko pieniądze, bo rozumiem, że to nie są pieniądze partyjne. No, umówmy się, że koncert takich artystów, jak mój faworyt zresztą, Krzysztof Zalewski, czy Monika Brodka, czy okay. Natalia Przybysz, no pozdrawiamy pana Krzysztofa, to nie są tanie rzeczy, mówiąc delikatnie. Skąd wy macie na to wszystko pieniądze? Uwielbiam Natalię Przybysza, szczególnie takie jazzujące kompozycje. Dobrze. Czy wykonania. To teraz muzyka pieniędzy musi nam zagrać. My mamy wielu, polityka wymaga pieniędzy, tak jak kampania wyborcza kosztuje, tak takie, tego typu przedsięwzięcia kosztują. Ale muszę pani powiedzieć, że kiedy pojawialiśmy się u różnych naszych przyjaciół, ludzi, którzy mogliby wesprzeć ten projekt i mówiliśmy, na czym ten projekt polega, że nie potrzebujemy tym razem pieniędzy na kampanię wyborczą, że szukamy donatorów nie na wiece, czy na plakaty wyborcze, czy na billboardy, tylko na duży projekt, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, może nawet największy tego typu projekt w Europie, to te pieniądze ludzie dawali znacznie chętniej niż na taką twardą politykę, a w odpowiednim czasie my wszystkie finanse, wszyscy donatorzy tego projektu zostaną ujawnieni, kiedy Fundacja Rafała i stowarzyszenie, które jest współorganizatorem, będą składały oświadczenia. Ja nie uciekam od odpowiedzi na pani pytanie, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy Rafał wymienił jedną fundację, która ma niemiecki rodowód, to się zrobiła wielka sensacja. My dzisiaj nie chcemy od kampusu odsuwać uwagi. Mogę tylko powiedzieć, że Fundacja Denauera pokryła nam około 5% kosztów całego kampusu, więc niezbyt dużo, ale jaki oczywiście... jest koszt całego kampusu, panie pośle, bo to chyba może pan powiedzieć. Nie umiem tego do końca w tej chwili ocenić, ale to jest kwota na pewno przekraczająca 1,5 miliona złotych. Mhm. Ale rozumiem, że jakby sprawozdanie finansowe i to skąd przypłynęły pieniądze, to wszystko będzie wszystko po będzie, zakończeniu zgodnie dostępne. Z polskim prawem. Dobrze. Jeśli pan pozwoli, na chwilę odłożymy kampus na bok, bo jeszcze dzieje się oprócz waszego wydarzenia bardzo dużo, nie zawsze dobrych rzeczy. Kiedy pan przygląda się temu, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, słyszę, że w tym czasie wicepremier do spraw bezpieczeństwa jest na urlopie. My budujemy 2,5-metrowy mur z drutów kolczastych, a do tych uchodźców, którzy są na granicy, zwiezionych przez Łukasz, co do tego nikt nie ma wątpliwości, nie dopuszcza się lekarzy albo księży, którzy przyszli z pomocą i z jedzeniem, to co pan sobie myśli? Uważa pan, że rzeczywiście ta strategia PiSu jest słuszna, bo nie możemy zacząć grać w grę Aleksandra Łukaszenki? Czy jednak odzywają się w panu jakieś takie ludzkie uczucia? Nie, oczywiście, że się odbywa, że się odzywają ludzkie uczucia i człowiek ma takie poczucie w pewnego takiej refleksji, że kiedyś my byliśmy w tej samej sytuacji. Jak słyszę głos polskich urzędników, którzy mówią, że to nie są uchodźcy, tylko to są emigranci ekonomiczni, to się zastanawiam, kiedy Polacy wyjeżdżali do Wiednia, do Kopenhagi, do Berlina Zachodniego w latach 80. czy 70., szczególnie w latach 80. po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, czy byli wszyscy uchodźcy, których Jaruzelski chciał posadzać do więzienia, to byli ludzie, którzy uciekali ze względu na biedę, która w Polsce panowała. Pamiętamy ten... No tak, to jest inna sytuacja, panie pośle. To jest inna sytuacja, bo to są jednak ludzie, którzy są zwiezieni na granicę przez reżim Łukaszenki, który to zresztą reżim na tym zarabia bardzo dobre pieniądze. Staram się na tym spojrzeć szerzej, nie przez pryzmat reżimu, tylko przez pryzmat tych ludzi. Chcę przez to powiedzieć, że Polacy też uciekali na zachód z powodów ekonomicznych. Okej, to co się powinno wydarzyć, pana zdaniem, w tej sytuacji teraz? Tak jak wtedy my, ci ludzie robili dla nas coś dobrego i te narody nam pomagały, tak my dzisiaj też mamy wobec tych, którym jest dzisiaj ciężej, a nam jest lepiej, jakieś moralne zobowiązanie. Natomiast patrząc politycznie, mam takie wrażenie, że to jest z korzyścią polityczną dla reżimu Łukaszenki i to jest też z korzyścią polityczną dla Kaczyńskiego, który jest na urlopie. Dlatego, że ci uchodźcy spadają mu jak gwiazdka z nieba. Nie mówimy o Nowym Ładzie, nie mówimy o problemach budżetu państwa, nie mówimy o szkole, nie mówimy o tym, jak państwo sobie poradziło z COVID-em, tylko mówimy o tym, jak to dzielnie pan Wąsik stawia mur na granicy, zresztą codziennie stawia. Bo PiS uchodźcami przykrywa swoje realne problemy, tak? Gra. Chce pan powiedzieć? Oczywiście. I gra. I te 30 osób, oni będą je tam trzymać i karmić na tyle, żeby przeżyli, po to, żeby tam stały te 30 osób na tym pasie ziemi, nie wiadomo czyjej, bo nie do końca wiemy, czy są w Białorusi, czy w Polsce. No dobrze. Będą ich tam hodować po to, żeby ludzi straszyć. To o zachowanie... Jak oni
dzielnie dbają o polskie granice. O zachowanie posłów Koalicji Obywatelskiej. To jest zachowanie oczywiście podłe. O zachowanie posłów Koalicji Obywatelskiej jeszcze chciałam zapytać, bo najpierw Klaudia Jachira, później Franek Sterczewski, który próbował sforsować mur złożony ze strażników granicznych i policji przebiec z torbą z jedzeniem do tych uchodźców. Marek Sawicki stwierdził, że takie zachowanie ośmiesza polskie państwo i że no, to nie jest taka sytuacja, w której granicę po prostu można przekroczyć, bo takie przekroczenie granicy byłoby po prostu działaniem nielegalnym. W związku z tym, to dodają inni, strażnicy graniczni tak naprawdę bronili posłów przed nimi samymi. Jak pan ocenia właśnie taką inicjatywę? Czy Klaudii Jachiry, czy Franciszka Sterczewskiego? Czy to było potrzebne i czy to rzeczywiście tak zachować się powinien poseł, czy też nie? Myślę, że Marek Sawicki powinien być ostrożniejszy w takich ocenach, bo on też dokonuje jako polityk bardzo często bardzo kontrowersyjnych wyborów, między innymi na przykład wybrał ostatnio bardzo dziwnego człowieka na szefa IPN-u i też może się spotkać z surowymi ocenami. Mm-hmm. To nie są tylko politycy Koalicji Obywatelskiej, to są również politycy innych formacji, pragnę o tym przypomnieć. I nie mam najmniejszych złudzeń, że oni robią to z porywu dobrego serca. I myślę, że tak jak oni to mówią i trzeba to uczciwie mówić, nikt z nich nie miał zamiaru przekraczać polskiej granicy, tylko chciał pomóc ludziom, którzy tam są pozbawieni elementarnych środków do życia, i higienicznych, i rzeczy do jedzenia na przykład. Natomiast oni muszą wszyscy rzeczywiście uważać, bo tak jak PiS wykorzystuje tych uchodźców, tak PiS oczywiście bardzo chętnie wykorzysta wszystkie potknięcia tych parlamentarzystów, nie tylko zresztą, bo jest i Władysław Frasyniuk. I proszę zwrócić uwagę, że chciałbym radzić i Klaudii, i Frankowi, i wszystkim innym posłom, co do których nie mam wątpliwości, że oni naprawdę mają bardzo dobre intencje i wierzę w ich chęć pomocy ludziom, że muszą uważać, dlatego że musimy uważać na to, żeby nie odsuwać na dalszy plan problemu tych ludzi, którzy tam koczują na granicy. Bo proszę zwrócić uwagę, jak chętnie PiS mówi o Franku Sterczewskim, o Klaudii, o Władysławie Frasyniuku, a już nie musi mówić o ludziach, którzy wymagają pomocy, tylko po prostu wykorzystują te preteksty. Więc mądrość, te zachowania trzeba pomagać tym ludziom, trzeba zwracać uwagę opinii publicznej na problem tych ludzi i na taką bezduszność polskich władz, ale na tyle inteligentnie, na tyle mądrze, żeby nie dawać pretekstów do wykorzystywania tego przez TVP i Kaczyńskiego i wszystkich jego funkcjonariuszy. To jeszcze... Bo oni wykorzystają to w złej wierze. Trzeba o tym pamiętać. To jeszcze jedna sprawa dotycząca polskiego Sejmu, no bo jak kampus się już zakończy, ruszy normalny rok szkolny, normalny rok pracy, to wracają państwo do Sejmu i prawdopodobnie będą głosować wniosek nad odwołaniem Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu. Czy uważa pan, że ten wniosek jest potrzebny w sytuacji, w której nie mają państwo większości? No to trzeba było myśleć o tym, jak się ten pomysł pojawił. No właśnie. Ja z trochę taką niepokojem patrzyłem, kiedy kluby opozycyjne, w tym niestety również przewodniczący mojego klubu, tak łatwo wszedł w tę narrację, tak mając poczucie, że już wygrał. Mhm. Źle by się stało, gdybyśmy ten wniosek złożyli i go przegrali, dlatego że dalibyśmy Kaczyńskiemu poczucie satysfakcji i takiego mobilizacji wewnętrznej. Czyli ten wniosek jest niepotrzebny pana zdaniem w tej chwili? Ja tego nie wiem. Ja tych negocjacji nie prowadzę. Wiemy, że to wymaga współpracy nie tylko z klubami opozycyjnymi, wymaga to współpracy z Konfederacją, wymaga to na pewno współpracy z Gowinem, może wymaga to pewnej takiej umiejętnej gry z pojedynczymi posłami niezależnymi czy PiS-u, ale na pewno powinno się mówić o tym w momencie, kiedy ten projekt jest bardzo zaawansowany. Natomiast dzisiaj, trochę z perspektywy, bo jestem w ostatnich dniach zajęty kampusem, z perspektywy olsztyńskiej powiem, zanim się wychodzi z projektem publicznie, to trzeba ten projekt przygotować. Jak się najpierw wychodzi publicznie z projektem nieprzygotowanym, to potem wychodzą z tego kłopoty. Ale będziemy o tym rozmawiać, myślę, we wrześniu, bo wcześniej w tej sprawie się nic nie wydarzy. Tylko przestrzegałbym szefa klubu, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, żeby w tej sprawie zachował pewną taką roztropność i polityczne umiejętności wykazał, a nie chęć chwilowego brylowania w mediach, bo to się po prostu źle kończy. No to ostro w stosunku do Borysa Budki, ale rozumiem sytuację. Panie pośle, na sam koniec jeszcze... Jesteśmy na kampusie obowiązują, proszę pani, standardy, mówimy prawdę. Jasne. Wszyscy to, co myślimy. Tego no to chyba lepiej późno niż wcale. Tak jest. Panie pośle, zaczęliśmy od kampusu i na kampusie chciałam skończyć na tej debacie, która dzisiaj o godzinie 17, bo zgodziliśmy się co do tego, że ona wzbudza najwięcej emocji. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Wiemy, że Donald Tusk bardzo dobrze posługuje się słowem, jest bardzo dobry retorycznie. Czy wy nie obawiacie się, czy pan, jako bliski współpracownik Rafała Trzaskowskiego, nie obawia się, że pan, że on zrzucił się na zbyt głęboką wodę i przegra tę potyczkę, to starcie?
Rafał Trzaskowski z Donaldem Tuskiem. Rafał Trzaskowski, no przegląd z Tuskiem. Proszę mnie tutaj nie łapać za słowo, tak? Tylko krótko, bo musimy kończyć. Tak, nie, panie redaktor, w ogóle nie w tych kategoriach do tej sprawy podchodzimy. Dla mnie bardzo ważne, najważniejsze w tej sprawie jest to, żeby te 1000 młodych ludzi, którzy będą słuchać tej debaty, miało poczucie, że po pierwsze obaj panowie potraktowali ich serio, rozmawiali z nimi na poważnie, wykazali pewną zdolność do współpracy, a pewna doza wzajemnej konkurencji, nakręcania się nikomu tylko nie polityce zaszkodzi. Służy, tak. Myślę, że polityka musi być prawdziwa, a nie może być tylko i wyłącznie pozą i teatrem. I myślę, że obaj panowie to gwarantują, że będzie prawdziwie. Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Pozdrawiamy Olsztyn. Kampus Polska, przypomnę, rusza dziś przed godziną 17. Do zobaczenia, panie pośle. A teraz już zapraszam państwa na raport z anteny. Wszystkie kraje planują dokończyć ewakuację z Afganistanu, mimo że zamachy mogą się powtórzyć. Na polsko-białoruską granicę jadą dodatkowe siły, to m.in. strażnicy graniczni z Nowego Sącza. Kleszcze wciąż groźne, już ponad 6 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku. Mimo zamachów ewakuacja trwa. Wszystkie zagraniczne siły, które są jeszcze w Afganistanie, planują dokończyć ewakuację obywateli swoich państw i pracowników ambasad do 30 sierpnia. A naoczni świadkowie wczorajszych ataków opisują kompletny chaos i panikę. Tematem zajmuje się Maria Guzek. Maria, powiedz, w kogo były wymierzone te ataki? Przedstawiciele tak zwanego państwa islamskiego, którzy mają stać się za atakiem, twierdzą, że w Afgańczyków, którzy współpracowali z amerykańską armią. Do zamachów doszło w dwóch miejscach koło lotniska imienia Hamida Karzaja w Kabulu. Według różnych źródeł w wyniku eksplozji zginęło od 70 do nawet 100 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Zamachowiec samobójca zaatakował przy głównej bramie na lotnisko. Z kolei samochód pułapka wybuchł w okolicach hotelu, w którym weryfikowano osoby chcące opuścić Afganistan zajęty przez talibów. Świadek jednego z zamachów powiedział, że planował złożyć wniosek o wizę do USA, ale w zamieszaniu zgubił dokumenty i zapowiedział, że po tym co zobaczył, nigdy więcej nie pojedzie na lotnisko. Dodatkowe siły kierowane na granicę polsko-białoruską pojechali tam m.in. strażnicy graniczni z Nowego Sącza. Granicy strzeże w sumie około 1000 żołnierzy, a niebawem ta liczba ma się podwoić. Wzmożone patrole pojawiły się po tym, jak w ostatnich dniach do Polski z Białorusi nielegalnie próbowali przedostać się cudzoziemcy, mówi Dorota Kądziołka z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wspierają działania funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału w zakresie ochrony granicy państwowej na odcinku polsko-białoruskim, jak również przy wykonywaniu czynności w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Straż Graniczna wczoraj odnotowała 55 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku sierpnia ponad 3 tysiące. Wakacje jeszcze się nie skończyły, a statystyki już przerażają. Od 1 kwietnia życie nad wodą straciło blisko 270 osób. Główne przyczyny utonięć w Polsce to alkohol, brawura i przecenienie swoich możliwości. Nie pomagają kampanie społeczne, mówi Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego WOPR-u. Bierzemy nad wodę przede wszystkim odpocząć. Jesteśmy wtedy bez troski. Bardzo często niestety używamy alkoholu nad wodą, bo wtedy wiadomo, inne czynniki grają. Jesteśmy bohaterami, świetnie pływamy i okazuje się niestety bardzo często, że to nie jest prawda. Jak również brak takiego elementarnego szacunku, respektu do wody i zrozumienia tego, co nas może w wodzie spotkać. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie tonie rocznie aż 320 tysięcy osób, a polskie statystyki są jednymi z najgorszych w całej Europie. Niewielki kleszcz może spowodować wielkie problemy. Od początku roku w Polsce na boreliozę zachorowało ponad 6 tysięcy osób. Najczęstszym objawem jest rumień, który możemy zaobserwować nawet po kilku dniach od ugryzienia. To sygnał, że niezwłocznie trzeba zgłosić się do lekarza. Pojawienie się rumienia może mieć miejsce do 30 dni od ugryzienia. Ten rumień jest objawem wczesnym, czyli podjęcie właściwego, prawidłowego leczenia na tym etapie kończy sprawę, prawda, kurację antybiotykiem, temat kończymy. Mówi lekarz ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Sławomir Górek. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić również inne bakterie i wirusy, wywołujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu.
Paweł Dąsbach, bardzo dziękujemy. Raport z anteny oczywiście wraca do Państwa w poniedziałek punktualnie o godzinie 9. Dobrnęliśmy do końca tego tygodnia. Niełatwego, przyznam, bo powrót po wakacjach nigdy nie jest prosty, ale oczywiście Państwa obecność umila nam ten powrót bardzo, bardzo mocno. Dziękujemy, że są Państwo razem z nami. Ja widzę, że tutaj pojawiły się na czacie prośby o pozdrowienie Rudy Śląskiej. Pozdrawiamy Rudę Śląską. O pozdrowienie Podkarpacia. Pozdrawiamy Podkarpacie. Kłaniamy się bardzo nisko i liczymy na to, że będą Państwo z nami od poniedziałku. Oczywiście wracamy punktualnie o godzinie 8.57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu kłania się Państwu bardzo, bardzo nisko. Życzymy dobrego weekendu, mimo tej niesprzyjającej aury. Pogoda barowa, ja niczego nie sugeruję, ale oczywiście jakoś sobie trzeba radzić, to tak z przymrużeniem oka. Proszę troszkę odpocząć od polityki, tak żeby z pełną mocą i siłami wrócić do nas do Super Raportu w poniedziałek. Do zobaczenia, dziękujemy.